Któregoś dnia Hanka poszła na plac ćwiczeń pozioła, bo tam rosły lecznicze zioła. Odbywała się właśnie musztra. By, 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 by. Nagle zjawił się generał z wielkim pióropuszem na kapeluszu. Sejma na moją cześć! By, by, by. Wykonać rozkaz! Bebe, 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 bebe! Wykonać! Bebe, bebe, bebe! A tu nic. Tylko kurki karabinów szczęknęły. Melduję posłusznie. Rozkaz nie został wykonany z powodu braku amunicji do karabinów. Powiedz Rumcejsowi, że jutro wojsko stacjonujące w Iczynie zjawi się w lesie Zacholec. Będzie zrywać żołędzie, bo potrzebne są naboje do karabinów. Rumcejs aż poczerwieniał ze złości, kiedy to usłyszał. Nie pozwolę zerwać ani jednego żołędzia w zacholeckim lesie. Chodź, synku. Musimy się przygotować na przyjęcie pana generała. Zaprowadził Cypiska na skraj lasu w pobliżu Iczyna, gdzie mieszkał dzik. Oj, oj, oj. Masz tu trochę żołędzi. Poczęstuj się. Jutro rano przyjdę do ciebie i powiem, co masz dalej robić. Zapadła noc. W zbójeckiej jaskini wszyscy już spali. Aż tu nagle od strony Iczyna odezwał się odgłos trąb i bębnów. Ledwie gwiazdy zbladły na niebie, Rumcajs obudził Hankę i Cypiska i zaprowadził ich do dzika. Kazał Cypiskowi usunąć gałązki, żeby żadna nie zwisała i nie przeszkadzała. Hanka zamiotła dróżkę, żeby dzik miał równą drogę, kiedy wyjdzie ze swego barłogu. Od strony Iczyna nadciągało wojsko. Trąby trąbiły jak do ataku na Turka. Dobosze walili w bębny, jakby szykowali się do szturmu. A generał krzyczał: Husarzy, trwałem! Piechota naprzód, marsz! Kierunek las Zacholec! Schowajcie się za drzewo! Wojsko było coraz bliżej. Każdy piechur niósł worek, a każdy huzar wiózł worek. Pan generał, jak przystało na wodza, maszerował ze złotym woreczkiem. Rumcaj się! Ile wojska? To przecież cała armia! Nie dasz rady! Ho! To się jeszcze zobaczy! Niech wojsko bierze ze mnie przykład. Ojej. Ja zerwę pierwszy... Jak to się nazywa? Żołędzie! Nic z tego, generale. Prędzej, dziku! Wal prosto na generała! Dziku, słyszysz? Z nory dolatywało chrapanie śpiącego dzika. To nie pomogło, a już słychać było, jak skrzypią buty generała. Dopiero teraz się dzik obudził.
krzyknęło wojsko i oddało salwę na jego cześć. A potem wojsko zrobiło w tył zwrot i pomaszerowało w kierunku Jiczyna. No bo cóż to za wojsko bez generała? Jak tu bez dowódcy zrywać żołędzie? A Rumcaj z Hanką i Cypiskiem poszli do domu. W drodze wszystkie dęby w lesie żacholeckim kłaniały im się nisko. Thank you.